Dzień dobry, archiwum. Witam serdecznie w kolejnym rozdziale Morfeusz. Patty, wyciszysz na sekundę? Dobra, już. Gdzie my jesteśmy? Widzowie, jak szybko się wyrabia paszport? Da się jak w przyspieszonym tempie? Przepiękne kwiaty. Wszystko tu takie kolorowe. Nie, pytam się po prostu. O kurwa, co to jest? Miesiąc. Co? Stój, stój! Nie zbliżaj się. Jak się tu dostałaś? Kim jesteś? Nie powinno cię tu być. To zastrzeżone piętro. Wyjdź stąd! Natychmiast! Co to za miejsce? Kazałem ci natychmiast! Zaraz. Chwila. Poznaję cię. Jesteś tą dziewczyną z Casablanki. Byłaś z tym paskudnym dziennikarzem. Nazywam się Zoe. Co wiesz o Rezie? Tak, to ty, ślicznotka z wielkimi brązowymi oczami. Rozpoznaję twój zapach i twój głos. Mój zapach? Naprawdę. Zdajesz sobie sprawę z własnej ślepoty dopiero wtedy, gdy rozpoznajesz kogoś po zapachu. Czułem cię w mieszkaniu tego dziennikarza. Także na zewnątrz, gdy wyszłaś, podążyłaś za nim aż tutaj. Dlaczego? Z miłości? Ale jakim cudem? Kot! Wiedziałam, że z tym kotem coś nie gra. Moje pieszczoszki są wszędzie. Nie uciekniesz przed nimi. Może jestem ślepy i głuchy, ale widzę i słyszę wszystko. Co kotes zrobiłeś Rezie? To jest kotes. Reza? Dziennikarz? Zadufany w sobie bubek nazywający się Jerycho? Gdy próbuje się zniszczyć dzieło mojego życia, lepiej być dobrze przygotowanym. Twój przyjaciel nie był. Podłączył się do konsoli snów, a ja go ujrzałem całego. Karmiłem się nim. Ty też tam byłaś, w jego głowie, w jego snach, cała, naga, wijąca się, żywa, spocona. Bo co to jest? Jęcząca. Podobało mi się to. Nawet bardzo. Gdzie on jest? Co mu zrobiłeś, potworze? Jest w bardzo mrocznym miejscu.
pozbawionym snów. Zabrałem mu je. Czemu jednak nie mogę zabrać twoich? Drewno cięła. Jesteś wyjątkowa. Wyjątkowa? W jakim sensie? Moje pieszczuszki umieściły cię w krainie snów, ale nie miałem do ciebie dostępu. Twoje sny były przede mną zamknięte. To się wcześniej nie zdarzyło. Właśnie dlatego jesteś wyjątkowa. Twój przyjaciel z kolei, ten, który cię kochał, który się o, jak podkreśla, z tobą kochał, on wyjątkowy nie był. Był taki jak inny. Coś mu zrobił. Gadaj! Jakiś ptak tam. Zjadłem jego sny. Nie żyje. Już go nie uratujesz. Nie. Reza, nie. To niemożliwe. Kłamiesz! On żyje, wiem to! Mały skurwielu, gadaj, gdzie jest Reza, ale już! Nie, jeśli podejdziesz bliżej, każę cię zniszczyć, rozedrzeć na sztuki. A tego nie chcę. Chcę się od ciebie uczyć. Że co? Jesteś inna od reszty. I połączona z tą cholerną dziewczynką, która niszczy moją sieć. Zostaniesz tu, a ja będę cię badać. Pochują. Czyżby? A co mnie powstrzyma przed wyrwaniem ci tych kabli? Byłbyś w stanie to przetrwać, ty potworze? Nie waż się? No, nareszcie przybyły moje kochane pieszczoszki. Już one się tobą zajmą. Obiecuję, zostaniesz tu ze mną, Zoe, i razem zbadamy ten twój niezwykły umysł. Twoje myśli i sny otworzą się przede mną niczym wspaniała księga i będę je czytać. Dowiem się, kim jesteś. Co mi robisz? Nie dostaniesz mnie i obiecuję, że po ciebie wrócę. Masz pojęcie, kim jestem? Masz? Stworzyłem to miejsce. Stworzyłem tę firmę. Jestem tą firmą. Widzę wszystko i wiem wszystko. Wiem, że współpracujesz z tym koszmarnym, chorym dzieckiem. Jej choroba szerzy się w mojej sieci niczym chwasty w ogrodzie, moim pięknym ogrodzie. Ona znów mnie oślepia, ogłusza, sprawia, że staje się zagubiony w ciemnościach. Nie pozwolę, aby to się znowu wydarzyło. Nie wracam do ciemności. Nigdy. 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 Bracio, natychmiast. Piporan. Nie pozwólcie jej uciec. Co wy wyprawiacie? Bracio! Piporan. Oj, oj. Ale dostała. Ale dostała gonga. Nie pozwólcie jej uciec. Co wy wybrać? Ale plaskar. Brać ją. Aha, super.
Mhm. A co miałam tam? Miałam zaznaczone? Pokaż. Nie pozwólcie jej uciec! Co wy wyprawiacie? Brać ją! No tam, no. Co mam zaznaczone tutaj? Bliźniaczki mnie ścigają! Może on sprowadzi mnie na ulicę, ale to byłoby bardzo ryzykowne. Strasznie tam daleko. Jej, udało się. Oho! O nie! Damien? To ja, Zoe. Zoe! Dzięki Bogu! Co za ulga usłyszeć twój głos. Wszystko w porządku? Gdzie jesteś? Nie wiem, sądzę... Reza może nie żyć. Co? Skąd wiesz? Ja... nie mogę o tym teraz rozmawiać. Chcę być jak najdalej od tego miejsca. Możesz wpaść do mnie. Dużo miejsca nie ma, ale przynajmniej będzie bezpiecznie. Dzięki, dobry pomysł. Przyda mi się prysznic i zmiana ciuchów. Spróbuję cię nakierować na miejsce, w którym moglibyśmy się spotkać. W pierwszej kolejności musisz znaleźć chodnik. Chodnik. Okej. W pierwszej kolejności mam znaleźć chodnik. Wygląda na to, że Azadi wiążą spore nadzieje z tą wieżą, April Ann. Nie wiem jednak, do czego jej potrzebują. Twierdzą, że odrzucają magię, lecz na niej opiera się cała ich technologia. Może ta wieża jest właśnie czymś takim, magiczną machiną? A może to jakaś broń? Mam wrażenie, że bardzo im zależy, aby była gotowa na czas. Z tego, co wiem o Azadi, nigdy wcześniej nie zbudowali nic takiego, ale to możliwe. Ci z zachodu mają potężnych taumaturgów. Podejrzewam, że ta niechęć do magii to zwykłe pragnienie jej kontrolowania. Boją się każdego, kto może wiedzieć o magii więcej niż oni sami. A jeśli chodzi o to miejsce, które odkryłaś pod nami, te komnaty snów? Nie jestem pewna, czy to właściwe określenie. Ale nie wiem, jak inaczej opisać to miejsce. Dookoła słyszałam głosy tysiąca ludzi. Jestem pewna, że to miejsce ma coś wspólnego z wieżą. Trafiłam tam śledząc mężczyznę, który wyszedł z wieży. No jest. No i komnata znajduje się dokładnie pod nią. Martwi mnie to, April Ann. Sny kryją potężną moc. Jeśli Azadi faktycznie budują taką machinę, może się to dla nas źle skończyć. Skontaktuję się z moją siostrą krwi w Irhadzie. Utrzymuję najdziwniejsze kontakty. Może coś słyszała. Chciałabym również zobaczyć to miejsce na własne oczy. Może wtedy więcej zrozumiem. Próbowałam tam wrócić, ale od jaskiń oddziela nas pół mili tej skały. Portal jest jedyną drogą. Przyjrzę się ścianie w piwnicy, w której otworzył się portal. Może zdołam rozwikłać zagadkę tej muzycznej magii. Przyznam, że mnie to zaintrygowało. Przypomina mi to magię Banda, którzy drążą tunele śpiewając ziemi. Tak. Pieśni Banda nie działają na skały, ale między tymi magiami może istnieć pewne pokrewieństwo. Tylko trzymaj język za zębami, Nane. Nikt nie może wiedzieć, czym się zajmujesz. Nawet Benrime. Nie wiemy jeszcze, z czym mamy do czynienia. Oczywiście. Będę ostrożna. Może to jest okazja, na którą czekałyśmy? Jeśli wkrótce nie znajdziemy słabego punktu Azadi... Wtedy będziemy walczyć tak jak do tej pory. Mamy inne wyjście? Nie twierdzę przecież, że powinniśmy się poddać, April Ann. Ale nasze siły topnieją. Każdego dnia nasi ludzie są zabijani.
brani w niewolę i wysyłani na zachód. Albo po prostu przechodzą na stronę wroga. Siłą nie pokonamy Azadi. Jest ich wielu. Nas została garstka. A poparcie dla Azadi wśród prostego ludu wciąż rośnie. Wciąż żyjemy, Nane. Niewykluczone, że ta nowa informacja jakoś nam pomoże. Jeśli ta wieża rzeczywiście jest tak ważna, to mamy nowy cel. Porozmawiam z kilkoma osobami. Może coś wiedzą, może coś słyszały. Powiedz Brynowi i Czałanowi, że muszą sami zająć się resztą zapasów. Niech wyruszą jutro wieczorem, zgodnie z planem. Nie możemy sobie pozwolić na opóźnienia. Nie ruszasz z nimi? Jeszcze nie wiem. Zależy, jakie informacje uda mi się zdobyć. Jeśli się okaże, że jesteśmy na dobrym tropie, będę dalej drążyć tę sprawę. Jak uważasz? Może na ciebie zaczekam. Zostawię wiadomość u Benrime, jeśli postanowię jednak wrócić do domu. Niechaj cię gwiazdy prowadzą, April Ann. Wkrótce znów się spotkamy. Czekajcie chwilę. To sobie... Zaraz wracam, dobra? Tylko muszę do toalety skoczyć. Czekajcie, tylko tutaj sobie... Dobra, jestem. Niechaj gwiazdy prowadzą cię. Nanne przyłączyła się do nas zaledwie parę miesięcy temu, ale okazała się wartościowym nabytkiem. Jej magia jest bardzo potężna. No dobra. Tu. Chciałabym usiąść, wpatrzeć się w komin. Benrime? No i co, dziecko? Znalazłaś wczoraj osobę, której szukałaś? Co? A, to. Nie. Nie. O co chodzi? Jesteś jakaś rozkojarzona? Wszystko w porządku, Benrime. To dobrze. W takim razie lepiej wrócę do pracy. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, nie wahaj się poprosić. Mhm. W zasadzie... Benrime, jest jedna rzecz. Mam mętlik w głowie. O co chodzi, dziecko? Nie wiem, co robić i... chciałabym zasięgnąć twojej rady. Rozumiem. Postaram się pomóc, dziecko, choć nie jestem mędrczynią. Co się stało? Wydaje mi się, że coś się dzieje. Coś niedobrego. To ma jakiś związek z równowagą między bliźniaczymi światami. Ma to jakiś związek z tą przemiłą młodą kobietą ze Stark? Zaraz... ma na imię Zoe, prawda? Możliwe. Pewnie tak. Ale nie mogę ci zdradzić szczegółów. Sama tego zresztą nie rozumiem. Boję się tylko, że to może dotyczyć mnie. Rozumiem. A ty wolałabyś się w to nie mieszać. Zrobiłam już swoje dla równowagi. I mam pilniejsze sprawy. Ludzie mnie potrzebują. Zamiast być artystką, tak, woli walczyć. Ale to kiepska wymówka. Nie szukam wymówek. Szukam odpowiedzi. Chcę... tym razem chcę wiedzieć, co konkretnie mam zrobić. Niełatwo znaleźć takie odpowiedzi, April. Często musimy kierować się wiarą, a nie wiedzą. A jednak...
Rozumiem, że chcesz czegoś bardziej namacalnego, April. No dobrze. Oto moja rada. Porozmawiaj ze strażnikiem równowagi. To był mój pierwszy pomysł, ale to niemożliwe. Nie potrafię już skakać, a nawet gdybym umiała. Kraina strażnika jest dla mnie zamknięta. Może tak, a może nie. Jest ktoś, kto mógłby ci pomóc. Kto? Twoja stara przyjaciółka. Biała ze smoczej rasy. Biała smoczyca. Masz rację. Jeśli ktoś pomoże mi dotrzeć do strażnika, to właśnie ona. Ale nie wiem, gdzie jej szukać. Zniknęła zaraz po narodzinach. A widzisz, jesteś ano? Jesteś przecież April Ryan. Na pewno ktoś w tym mieście pomoże ci ją odnaleźć. Trochę wiary w siebie i w równowagę. Kiedyś miałam wiarę, Benrime. I zobacz, jak skończyłam. Gdzie jest osoba, którą kiedyś byłam? Wciąż widzę w tobie tę młodą dziewczynę, która weszła tutaj 10 lat temu. Nie jestem nią. Nawet jej nie pamiętam. Teraz jestem po prostu... Ha, niech mnie! Cholerna April Ryan! O czym nie wierzę? Kto? Brian? O! Brian Westhouse? Jak widzisz. Jasna cholera. Nie wierzę, że cię widzę. Co u ciebie? W porządku. A u ciebie? Jak na kogoś, kto powinien być martwy, wyglądasz całkiem nieźle. I nawzajem. Słyszałem, że przeżyłaś najazd Tyrenów i jego następstwa, ale później przepadłaś jak kamień w wodę. Sporo podróżowałam. A ty? Tak samo. Kilka razy odwiedziłem Markurię, ale nigdy długo tam nie zostałem. Po tej całej inwazji zdałem sobie sprawę, ilu miejsc jeszcze nie widziałem, ilu rzeczy nie doświadczyłem. Stwierdziłem, że nie chcę do końca życia zaglądać do butelki. No i zacząłem podróżować. Zwiedziłem wszystkie strony świata, dosłownie. Co robisz w podróżniku? Wstąpiłem tutaj, żeby przypomnieć sobie dawne czasy. No i oczywiście wypić szklaneczkę grzanego wina Benrime. A ty? To samo. Wpadłam do miasta tylko na kilka dni. Więc nasze spotkanie jest naprawdę szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Pomoc. Więc podróżujesz od 10 lat? Tak, i zamierzam podróżować przez następne 10, a może i 20, jeśli zdrowie mi na to pozwoli. To fascynujący świat. Wydajesz się taki odmieniony, pełen energii. No. Młodszy, zdrowszy, szczęśliwszy. Czuję się fantastycznie. 2% dochodu dla mnie z pomysłu? Dawniej byłem zgorzkniały, zły na siebie. Zły, że utknąłem w tym świecie. Ale teraz Arkadia przestała być dla mnie więzieniem. Stała się okazją, aby dojrzeć, nauczyć się czegoś, zdobyć nowe doświadczenia. Przypomniałem sobie, czemu przekroczyłem podział. Chciałem dotrzeć tam, gdzie nikt nie dotarł, odnaleźć nowe, nieprzetarte szlaki. Utrata domu, ucieczka, to było dla mnie prawdziwe przebudzenie. Gotyka. Potrzebowałem tego. A skoro mowa o zbiegach okoliczności, może będziesz mi w stanie pomóc? Jasne. O co chodzi? Coś się dzieje. Coś, co może mieć wpływ na obydwa światy. No cóż, panno Ryan, dla ciebie to chyba nic nowego. Jakieś szczegóły? W zasadzie to tylko przeczucie. Dlatego muszę potwierdzić moje podejrzenia. Albo udowodnić, że są bezpodstawne. Ten kucharz. Muszę porozmawiać ze strażnikiem. Tak, on będzie wiedział, jeśli coś zakłóca równowagę. Więc czemu tam nie skoczysz? Nie potrafię. Nie mam... Straciłam swoją moc. Poza tym podróż do krainy strażnika nigdy nie była łatwa. Jeśli chcę odnaleźć strażnika, będzie mi potrzebna pomoc. Pomoc białej smoczycy. No tak. Ona na pewno pomoże. Jest tylko jeden problem. Nie wiem, gdzie jej szukać. Piję. Może być wszędzie. Niekoniecznie. Chyba wiem, gdzie ją znajdziesz. Spotkałem ostatnio znajomego podróżnika Dolmari z Różanych Ogrodów na okręcie z Geen do Irhadu. Mówi, że był w Bibliotece Mrocznego Ludu. To wielki zaszczyt, którego nie każdy może dostąpić. Powiedział, że poznał tam bladą, białowłosą kobietę, która przedstawiła się jako biała z rasy drak.
Nie wiem, czy jeszcze tam jest i nie poradzę ci, jak można się dostać do miasta Mrocznego Ludu, ale zawsze to jakaś wskazówka. No pewnie. Dzięki, Brian. Byłeś bardzo pomocny. Dobrze było cię spotkać. Zatrzymasz się tu na dłużej? Może na jakiś tydzień. Wystarczy, żeby odwiedzić paru starych przyjaciół i zaopatrzyć się w rzeczy, których nie dostanę nigdzie indziej. A potem znów na morze. Myślałem o podróży na wschód. Może jakiś wielorybnik zabrałby mnie na polowanie. Brzmi ekscytująco. Trzymaj się, czemu Paul Trump? Nawzajem, panno Ryan. April. A teraz mam interes do oberżystki. To jak, Benrime? Znajdzie się szklaneczka grzanego wina dla starego pijaka? O ile dobrze pamiętam, Westhouse, nadal nie spłaciłeś mi swoich długów jeszcze sprzed wojny. Mój Boże, co za pamięć, pani Salmin. Tęskniłem za tym miejscem. Cholera, pewnie masz rację. W tamtych czasach miałem pełno długów. Ale ponieważ nadal nie grzeszę nadmiarem gotówki, dopisz to do mojego rachunku. Zapłacę jutro, kiedy już będę miał złoto. Mam do odebrania kilka starych długów. Prędzej Azadi wyniosą się z naszej ziemi. Najpierw pieniądze, potem grzane wino. Umiesz dbać o swoje interesy i za to cię szanuję. O, muszę ci koniecznie opowiedzieć o tej knajpie w małym miasteczku pod Altabanem. Brian Westhouse. Mam nadzieję, że niedługo znów się spotkamy, panno Ryan. Ale jak już tak... Powodzenia. Na pewno znajdziesz A, dobra. Dziękuję, że pozwoliłaś nam tu zostać. Wiele ryzykujesz. Ryzykuję już od dawna, April, i nauczyłam się z tym żyć. Nie będę się bezczynnie przyglądać, jak Azadi terroryzują moich przyjaciół i klientów. To mój mały wkład w rebelię. Bardziej przydam się tutaj, niż na polu walki. Gdzie idziesz? Mam tylko nadzieję, kup mi batonika, że dobra? Mój wysiłek nie pójdzie na marne. Że któregoś dnia nasze miasto i nasz lud odzyskają wolność. Słyszałaś ostatnio jakieś wieści, Benrime? Ponoć emisariuszka bardzo się przejmuje atakami partyzantów na dostawy z północy. Azadi nadal nie ukończyli budowy tej swojej okropnej wieży. Rozumiem, że ich imperatorki, szóstka, przybędą na inaugurację. To byłby wielki cios dla emisariuszki, gdyby się okazało, że wieża nie jest gotowa. Dobrze. Spróbujemy przeszkodzić w ukończeniu budowy. Mam nadzieję, że Bryn nie sprawił ci kłopotów. Jest w gorącej wodzie, kompany. Bryn to wspaniały chłopak. Czarujący i uprzejmy. I szaleje za tobą, April. Mam nadzieję, że wiesz, ile dla niego znaczysz. Ocaliłam mu życie. A przynajmniej zadbałam, żeby w ogóle jakieś miał. Jest sierotą, nie miał nikogo, kto mógłby się nim zaopiekować. To piękny uczynek. Ale jeśli ratujesz czyjeś życie, szczególnie życie dziecka, bierzesz na siebie odpowiedzialność za tę osobę. Może nie zależy ci na własnym życiu, April, ale przez wzgląd na niego musisz o siebie dbać. Musisz znaleźć jakiś cel. Mam już swój cel. To zemsta. Zemsta nie wystarczy. To tylko kolejna wymówka. Azadi wymordowali twoich bliskich i za to muszą zapłacić. Ale zemsta nie może być celem życia, April, i nie jest warta, aby za nią umierać. Co zrobisz, gdy wreszcie pokonamy wroga? Co wtedy? Nie ma sensu czynić tak odległych planów. Rozmawiałaś z Chawanem na temat amuletów? Tak, już są na statku. Chyba było ich 50. Powinno wystarczyć na całą zimę. Chawan bardzo się zmienił przez ostatni rok. Nie ma w nim tyle gniewu. Więcej myśli o dostawach, mniej o zabijaniu Azadi. Wydaje mi się, że na bagnach odnalazł wreszcie spokój. Jest pewna kobieta. Ayela. A, rozumiem. Może wreszcie pogodzi się tak, z przeszłością. Tak, gram w pierwszą część. Wykrzyknik archiwum tam będzie, tak będzie można obejrzeć. Czas. Jeśli ktoś ma prawo do zemsty, to właśnie on. Azadi odebrali mu wszystko, zabili wszystkie ukochane osoby i siłą wcielili do swojej armii. A jednak zdołał zapomnieć o zemście. Zacząć nowe życie.
Mogłabyś się czegoś od niego nauczyć, April. Nie jestem nim, Benrime. Każdy szuka szczęścia na swój własny sposób. Niektórzy nie szukają w ogóle. Nane jeszcze? Co sądzisz o Nane? Jest z nami od niedawna, ale to dobry nabytek. Nabytek? Tak nazywasz swoich współtowarzyszy? Nie miałam okazji dłużej z nią rozmawiać, ale to zdolna osoba. Jej magia jest bardzo silna. Według mnie bardzo jej zależy, żeby powstrzymać marsz Azadi na wschód. Jej rodzina zajmuje wysokie urzędy w Irhadzie. Imperium Słońca powinno zebrać armię i powstrzymać ekspansję Azadi, ale Imperator chyba nadal liczy na pokojowe rozwiązanie. Szóstka nigdy nie zaaprobuje władcy z ludu Dolmarii. Czy Różane Ogrody naprawdę sądzą, że Azadi zrobią dla nich wyjątek i zezwolą im na praktykowanie magii? To naiwne i niebezpieczne. Masz rację. Ale możemy jedynie próbować przemówić im do rozumu. Jeśli więcej Irhadczyków podąży śladem Nane, możemy wpłynąć na wynik wojny. Mhm. Powinnaś się przenieść z nami na wschód, Benrime. Będziesz tam bezpieczna, a nam przyda się ktoś taki jak ty. Tu też mogę się przydać. Nie chcę się rozstawać z moją gospodą i klientami. Poza tym mało kto chce się teraz zadawać z nieludźmi. Jeśli odejdę, co z pozostałymi? Wróg opanował miasto i niedługo zostaną tu tylko Azadi. A wtedy co ze starówką i z jej mieszkańcami? Musi zostać ktoś, kto nie da się zastraszyć. Albo Azadi zrównają miasto z ziemią, nie oszczędzając mieszkańców. Sadeg. Dlatego, April, muszę tu pozostać. Tu jestem najbardziej potrzebna. Jeszcze coś, o czym powinnam wiedzieć? Z tego, co wiem, Azadi wysłali tylu żołnierzy do walki na północy i wschodzie, że w mieście będą potrzebne posiłki. Podobno mogą przysłać nawet kilka tysięcy żołnierzy. Oczywiście nie ułatwi to życia rebeliantom. Azadi nie znają terenu, kiepsko znoszą niskie temperatury i nie potrafią walczyć w lasach. Jak dla mnie, mogą tu przysłać całą armię. Nic im to nie da. Mam nadzieję, że to prawda, April. Ale nie kuś losu. No dobra. Słyszałaś jak... Nic, czego... Czas na mnie. Dobrze. Bądź ostrożna i niech cię prowadzi równowaga. Czy już był ten pause champ, czy jeszcze coś? A gdzie my mamy się teraz dostać? Jakoś się dostać do tego nie wiem, do innego kraju? Armia zawsze sobie poradzi z partyzantką, nawet w lasach. No, ale jeżeli oni nie umieją się faktycznie dostosować, to wiesz. No, ale to też prawda. Mamy Korbenę! Została nam jeszcze jedna! Korbeny już się kończą! Gdzie ja powinnam pójść? Ostatnia szansa na świeżą rybę! Gdzie ja powinnam teraz pójść właściwie? Życiu nowy smak! Najlepsze przyprawy! Czyli mój szkolnik, że jej cząstka mogła być rozdzielona? Ktoś tu mieszka. Pewnie ktoś, komu Azadi zniszczyli dom. Musimy do jakiegoś mrocznego miasteczka się dostać, czy coś takiego? Porządnie wykonane i w dodatku magiczne. Nie do sforsowania. Porządnie wykonane nie. I w dodatku nie, magiczne. Nie, ma mapy. Nie do sforsowania. A tu? Co to jest? Tu nie przejdziemy tak. No właśnie wiem, że do przystani muszę dostać. No była już kwestia rozdzielenia dwie osoby. I może dlatego ona się zmieniła? Że ta... No tak! Umiejętność skoczkowa, czy w ogóle to ma ta dziewczynka. A ona się zrobiła zimna i wyrachowana. No. Ostatnia szansa na świeżą rybę! O, tam jest otwarte. Nadaj swojemu życiu nowy smak!
Klara gdzieś tam pewnie. O, nowe miejsce. Wszystko dla wiedźm, magów i czarnoksiężników. A, bo tu jest ten zamknięty, nie? Pause jump. Mikstury, zioła, ciasteczka w dziwnych kształtach. Wszystko dla wiedźm, magów i czarnoksiężników. Składniki organiczne najwyższej jakości. Pęcherze elgwanów, szczurze ogony, łajno! Zaraz, ten człowiek, skądś go znam. Czemu myślę o ruchomych schodach? O kurwa, nie mów! Dobry Boże, Robert Klaps? Do usług pani. A co mogę dla ciebie? O kurwa. Zaraz, ja cię znam. Skąd ja cię znam? April. April Raya. Ja pierdzielę. Tak. Jakże się cieszę, o, że kurde. Cię widzę. Że co? Zbyt długo się nie widzieliśmy, kochana. Zbyt długo. No, tak. Nie widzieliśmy się długo. Co porabiasz? A, takie tam różne. To naprawdę wspaniale, a ja zostałem wyleczony. Takie tam różne. Wyleczony? Co masz na myśli? Dałaś mi niezłą nauczkę. Właśnie tego było mi trzeba. Do prawdy? Ależ tak. Ujrzałem wszystko z innej perspektywy. Miałem sporo czasu na zastanowienie. Kiedy wreszcie wydostałem się z tego strasznego urządzenia, wstąpiłem do A, W i C. Anonimowych wiedźm i czarnoksiężników. To wspaniała grupa pomocy zawodowym magom. Aha. Bardzo mi pomógł kontakt z innymi cierpiącymi na tę samą przypadłość. Przypadłość? Pragnienie przejęcia Aha. władzy nad światem. Zwane również syndromem PPWS. Rozumiem. A teraz? Jestem zdrowy. Potrafię kontrolować swoje pragnienia. O. Zarabiam na życie jako prosty kupiec. I to by się spodziewał! Kurwa. Bestsellerów. To chyba dobrze. Tak, to świetnie. Powiedz mi, April Ryan, czy mogę ci się jakoś odwdzięczyć? Mówiłeś, że napisałeś książkę. Tak, i to prawdziwy bestseller. Kilka lat temu spisałem swoje wspomnienia. Pożegnanie z magią. Autor Roper F. Klax. Co oznacza inicjał F? Nic, po prostu ładnie wygląda. W każdym razie okazało się, że w pierwszym i jedynym nakładzie była niewielka usterka. Na stronie 108 przypadkowo znalazło się niewielkie zaklęcie. Kiedy czytelnik dochodził do tego miejsca, książka wybuchała. Jesteś pewien, że nie miałeś z tym nic wspólnego? Ja? A w żadnym wypadku. Oczyszczono mnie ze wszystkich zarzutów. Magiczny sąd całkowicie mnie uniewinnił. Jestem uczciwym pisarzem. Niestety, pozostał tylko jeden egzemplarz Pożegnania z magią, autorstwa Ropera F. Klaxa, i jest w moim posiadaniu. Odczarowałem go, więc strona 108 jest już zupełnie nieszkodliwa. Chcesz rzucić okiem? Wiesz, nie bardzo. Jak się wydostałeś z tego kalkulatora, w którym cię zamknęłam? Musiałem nauczyć się zaawansowanej trygonometrii. A wtedy było to równie łatwe, co przemnożenie pierwiastka liczby pi przez objętość mojego więzienia. O, brzmi dość skomplikowanie. Zajęło mi to 5 lat, ale w tym czasie wiele się nauczyłem. Starczyło mi nawet czasu na napisanie książki, więc wszystko się dobrze skończyło. Okej, pomoc. W zasadzie to przydałaby mi się pomoc. Świetnie! Wszystko dla kobiety, która odmieniła moje życie. Kto by się spodziewał w ogóle? Muszę się jakoś dostać do miasta Mrocznego Ludu. Odwiedzić starych znajomych, jak przypuszczam. Twoje przygody przeszły już do legendy, April Ryan. A właśnie, czytałaś ten pamflet, który ostatnio wypuścili? Ten z zabawnymi ilustracjami? April Jaran i berło radości. Co jest, kurwa? Niestety nie. Haha, nigdy nie zapomnę obrazka, na którym ta stara Dolmari bierze berło radości i wsadza je prosto w... Jasne, ale co z miastem Mrocznego Ludu? Ano tak. A co chcesz tam robić? Muszę odwiedzić ich bibliotekę.
Bibliotekę, no tak. Mroczny lud to kolekcjonerzy. Zbierają księgi z każdej dziedziny. Księgi pełne zakazanej, mrocznej wiedzy. W dupę, tak. Masz szczęście, w porcie cumuje właśnie okręt cienia. Na pewno wpuszczą na pokład sławną April Yar. Yaron. To znaczy April Ryan. Na pewno z chęcią zabiorą cię do swojego miasta. Świetnie, dziękuję. Możesz powtórzyć? A nie, dobra, to już jak było. Mam się dostać do... W cienistej przy... Dziękuję. Do usług, moja pani. Jeśli będziesz kiedyś potrzebowała jakiejś mikstury lub zaklęcia, jest, zapraszam do magicznego Imperium Ropera. Kurde, ale beka. Niebieski ogień płonie na starówce od 1000 lat. Mikstury, nie zgasł zioła, nawet podczas tyrańskiej ciasteczka okupacji. W dziwnych kształtach. O matko, dobra, to tutaj zapisujemy. I będę potem dogrywać sobie.